Cześć. Robiąc porządki, wygrzebałem starą pastę termoprzewodzącą, tak zwaną srebrzankę. Na oko ma ona około 20 lat. Czy nadal nadaje się do użycia? Przekonajmy się. Do walki stanie także znana i lubiana pasta MX4, a także jej nowsza wersja, czyli MX6. Wraz ze srebrnym titanem przetestuję też najzwyklejszą białą pastę termoprzewodzącą firmy AG. Do tego, żeby nie było zbyt standardowo, przekonam się, czy zamiast pasty można użyć fluksu do lutowania. Na komputerze testowym po wstępnym wygrzaniu przez kilkadziesiąt minut testuję pasty, mierząc temperatury podczas testu w Cinebenchu. Za komputer testowy posłuży płyta główna EVJ Enforce 650 i Ultra na soket 775 wraz z procesorem Xeon X5450 o taktowaniu 3 GHz. Za chłodzenie posłuży najzwyklejszy aluminiowy wentylator Intela. Zastosowany procesor ma TDP wynoszące 120 W, więc radiator ma co chłodzić. Zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie srebrny titan. Jest to legendarna srebrzanka, która nie tylko potrafi porządnie schłodzić procesor, ale też uczynić z biurka srebrną pustynię. Jeśli nie jesteś fanem sprzątania, może warto zaopatrzyć się w rękawiczki. Ale wracając do testu, uzyskała wynik 54 stopni. Jak to mówią, not great, not terrible. Z jednej strony stabilnie, z drugiej mogło być chłodniej. Kolejna w kolejce to biała pasta termoprzewodząca o tajemniczym symbolu H od firmy AG. W teście temperatura również osiągnęła 54 stopnie. Czyżby pasty uzgodniły między sobą temperaturę? Teraz czas na gwiazdę wśród past, znaną i lubianą MX4 firmy Arctic. Wszyscy o niej słyszeli, a jej wyniki mówią same za siebie. Tym razem o 2 stopnie lepiej niż poprzedniczki. Czysta rewelacja. Procesor osiągnął 52 stopnie, a my zaczynamy czuć ten chłodzący powiew. Ale to jeszcze nie koniec. Na scenę wkracza MX6, która deklasuje konkurencję, obniżając temperaturę o kolejne 2 stopnie. 50 to już prawie jak marzenie o lodówce w upalny dzień. Brawo dla Arctic, która tym razem spisała się na medal. I teraz hit. Czy można użyć topnika do lutowania zamiast pasty termoprzewodzącej? No cóż, jeśli lubisz ekstremalne eksperymenty, to śmiało próbuj. Ale efekt może nie być zadowalający. W teście nasz dzielny procesor rozgrzał się do 57 stopni. Może to nie katastrofa, ale nie jest to wynik, którym warto się chwalić. A co jeśli po prostu zrezygnujesz z pasty? Czy to taki wielki problem? Cóż, po chwili dowiedzieliśmy się, że jednak tak. Temperatura poszybowała do 84 stopni, a komputer w desperackim proteście postanowił się wyłączyć, zanim przekształcił się w mały piekarnik. Morał z tej historii? Lepiej nie oszczędzaj na paście. Cóż, po przeprowadzeniu tego epickiego starcia past termoprzewodzących, możemy śmiało stwierdzić, że świat chłodzenia komputerowego nie będzie już taki sam. MX4 i MX6 okazały się prawdziwymi mistrzami chłodzenia, utrzymując nasze podzespoły w lodowatej temperaturze. Można powiedzieć, że to takie Ferrari wśród past, szybkie, efektywne i niezwykle popularne. Titan Silver Grease i AG termopasty również spisały się całkiem nieźle, choć nieco ustąpiły miejsca zwycięzcom. To solidni zawodnicy, którzy z pewnością dadzą radę w wielu zastosowaniach. Topnik okazał się być takim czarnym koniem testów. Może nie zdobył pierwszego miejsca, ale z pewnością zaskoczył nas swoją wydajnością. Brak pasty? Cóż, to był raczej uczestnik honorowy, który pokazał nam, jak ważne jest odpowiednie chłodzenie. Jeśli szukasz pasty do codziennego użytku, MX4 i MX6 to świetny wybór. Jeśli zależy Ci na maksymalnej wydajności i jesteś gotów zapłacić więcej, warto rozważyć pasty z wyższej półki. Powyższy test ma charakter żartobliwy i nie powinien być traktowany jako profesjonalna recenzja produktów. Przed podjęciem decyzji o zakupie zawsze warto zapoznać się z opiniami innych użytkowników oraz porównać parametry techniczne różnych past.
a Ty, którą pastę wybrałbyś. Dzięki za oglądanie. Cześć!